W 2022 roku Suwalska Arena przyniosła stratę. Koszty funkcjonowania przekroczyły znacząco 1 400 000, a przychody to zaledwie 200 000. Nie jest tajemnicą, że obiekt powstał, by zabezpieczyć przede wszystkim potrzeby plusligowych siatkarzy. Tymczasem prezes Ślepska podniósł w polemice z dyrekcją OSIR-u, że klub wykorzystuje zaledwie 15% możliwości areny, na co Waldemar Borysewicz, kierujący OSIR-em, odpowiedział, że nie wie, skąd takie wyliczenia się wzięły. Prezydent miasta Czesław Rankiewicz kilka tygodni temu podał, że klub wydaje z własnych środków około 60 tysięcy złotych na korzystanie z obiektu. Za ogrzewanie, prąd i inne koszty utrzymania hali płaci miasto. Teraz na horyzoncie pojawił się kolejny wydatek, tym razem inwestycyjny. Halę wykorzystywaną w znikomym stopniu na potrzeby siatkarzy i równie znikomym na potrzeby innych imprez, pomysłodawca projektu złożonego do suwalskiego budżetu obywatelskiego chce doposażyć w wart 900 tysięcy złotych system nagłośnieniowy. Rzeczywiście pojawił się taki wniosek, który dotyczy montażu nagłośnienia w hali Suwałki Arena i zgodnie z tym, co pisze wnioskodawca, to nagłośnienie miałoby być to takie nagłośnienie, które nagłośniałoby chociażby imprezy sportowe, czyli nie ma być to żadne nagłośnienie estradowe, koncertowe, a takie nagłośnienie, które by było takim nagłośnieniem eventowym. Tyle, że innych wydarzeń i eventów niż siatkarskie w Suwalskiej Arenie jest naprawdę niewiele, a te, które są, nie zawsze, ale zazwyczaj wymagają płatnych wejściówek. Na mecze również trzeba kupić bilety. Ten fakt sprawił, że wśród mieszkańców można usłyszeć krytyczne komentarze. Wskazują one na to, że prawdopodobnie, jak stało się to w przypadku inwestycji oświatowych popieranych przez liczne grona szkolnych społeczności, idea budżetu obywatelskiego zostanie zagrożona wypaczeniem. Finansowanie inwestycji oświatowych Rada Miejska już ukróciła, zmieniając zasady suwalskiego budżetu obywatelskiego. A mieszkańcy, mający wątpliwości, zastanawiają się, czy i z jakiego powodu powinni wspierać inicjatywy, które staną się narzędziem wykorzystywanym podczas wydarzeń, na które obowiązuje płatny wstęp. Zabronić składania projektów ratusz nie może, podobnie jak ujawnić chronionych przepisami RODO personaliów pomysłodawcy. Decyzja w sprawie realizacji wartego 900 tysięcy nagłośnienia w arenie złożona zostanie niebawem w ręce wszystkich mieszkańców. Wszystko będzie poddane weryfikacji naszych mieszkańców. Mam tutaj na myśli głosowanie. Jeżeli mieszkańcy uznają, że taka inwestycja i takie działanie jest potrzebne, to ten wniosek wtedy zostanie zrealizowany. Rok temu mieszkańcy podjęli decyzję w sprawie znacznie tańszego projektu związanego z wyposażeniem areny. Odmówili sfinansowania drugiego telebimu, którego koszt przewidziano na 200 tysięcy złotych. Pomysł zyskał zaledwie 699 głosów. Tegoroczny pomysł jest 4,5-krotnie droższy. Głosowanie mieszkańców rozpocznie się za 2 miesiące. Jest więc sporo czasu, aby przemyśleć decyzję.